Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Lekcja szósta, przyjaciele na zawsze, ogólne uwagi i podsumowania. Lekcja ta biblijna mówi o misji, o ewangelizacji, o apostolstwie apostoła Pawła, który wykonywał wielką pracę ewangelizacyjną w czasach wczesnego kościoła chrześcijańskiego założonego przez Jezusa na fundamencie apostołów i proroków, którzy spełniali posłannictwo Chrystusa: idźcie tedy na cały świat, nauczając wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Apostoł Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku z prześladowcy, stał się wiernym uczniem Jezusa Chrystusa i szedł drogami bożymi i miał wielkie pragnienie nawracania ludzi do tej wspaniałej Ewangelii. Jest naturalną konsekwencją spotkania z Jezusem, nowonarodzenia, jest chęć podzielenia się z naszymi przyjaciółmi, z osobami, z którymi się spotykamy tą wspaniałą, dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o powtórnym przyjściu Zbawiciela, o życiu wiecznym. Głoszenie tej Ewangelii, którą Chrystus nam przekazał, jest przede wszystkim powodowana miłością, wielkim współczuciem dla człowieka, aby nie ginął, aby żył wiecznie. I apostoł Paweł wykonywał wspaniałą pracę misyjną, apostolską w Tesalonice, gdzie wiele osób nawróciło się do Boga, nawróciło się do Jezusa Chrystusa i szło drogami bożymi. Praca, którą wykonywał, nie była pracą jednorazową. Nie była tylko pracą misjonarską, ale i też bardzo związał się z członkami tamtejszego kościoła, który założył i nazywał ich nie tylko współwyznawcami, ale przyjaciółmi. I to jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie, które porusza Pismo Święte i nauka dla nas, że przekazując drogocenne Słowo Boże, jesteśmy związani wręcz więzami wiecznymi z daną osobą. Kiedy ta osoba nawraca się, nowonarodzenie następuje, chodzenie drogami bożymi w przyszłości, kiedy Chrystus przyjdzie, znajdzie się w Królestwie Niebieskim, dostąpi łaski Bożej, życia wiecznego, będziemy wspólnie żyli wiecznie z tą osobą, z wieloma osobami. Ta przyjaźń, ta więź, która się wytworzyła między nami, między mną a tą osobą, która przyjęła Słowo Boże, jest więzią wieczną. I tutaj apostoł Paweł był zmuszony przenieść się do innego miasta, ale ciągle jego myśli były z tymi wierzącymi w Tesalonice. Wiedział, że spotka ich to samo, co wierzących w innych rejonach ówczesnego świata, z uwagi na to, że byli Judejczycy, Żydzi, którzy rozpoczynali prześladowania, tak jak zabili Chrystusa, zabili proroków i ich też będą prześladowania. Oczywiście to ich działanie jest działaniem z natchnienia szatana. Szatan stara się prześladować. Chrystus w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, to przepowiadał: będziecie w nienawiści dla imienia mego u wszystkich. Dlatego też
powinniśmy być przygotowani na tą negatywną reakcję otoczenia. Oczywiście będzie i też pozytywna reakcja. Nasza postawa będzie przepięknym świadectwem. Nasze słowa, które będziemy wypowiadali z natchnienia Bożego, będą powodowały to, że wiele osób będzie chciało się nawrócić. Wczoraj oglądałem piękny film w internecie o najgroźniejszych przestępcach w Londynie. Opowiadali oni swoje życie i było bardzo wzruszające, jak mówili o nowonarodzeniu, spotkaniu z Bogiem, jak odmienili swoje życie, że dziękowali Bogu, że Bóg wziął wręcz, przetargał tą całą przeszłość ich. Teraz mogą żyć wspaniałą nadzieją życia wiecznego. Jest to wspaniały dowód działania Ducha Świętego poprzez wiernych chrześcijan, którzy przekazują te drogocenne prawdy dalej. Kiedy my trzymamy te prawdy tylko i wyłącznie dla siebie, źle robimy. Wyobraźmy sobie, znamy jakiegoś przestępcę, jakiegoś rzezimieszka, postrach okolicy, wszyscy się go boją. My może też się boimy? Boimy mu cokolwiek powiedzieć? A w oczach Bożych jest to dobra gleba. Dobra gleba. Tylko ma paść tam ziarno naszego słowa. Niech nam Pan Bóg da dużo odwagi, żebyśmy mogli to ziarno przekazać. Dlatego też wykorzystujmy ten czas i to zlecenie Pawła. Z uwagi na to, że każdy człowiek na świecie jest człowiekiem, za którego Chrystus umarł. Nie możemy mieć żadnych uprzedzeń rasowych, kulturowych, społecznych czy rodzinnych. Chrystus nie miał takich uprzedzeń. Dlatego też naszą misją nie jest powodowanie głębszych podziałów, lecz kierowanie myśli człowieka ku wyższym celom. Tak więc apostoł Paweł z utęsknieniem oczekiwał dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Zdawał sobie sprawę, że już nigdy nie spotka wierzących w Tesalonikach, tu na tej ziemi, ale wiedział, że przyjdzie ten wspaniały dzień przyjścia Chrystusa w wielkiej chwale przy końcu tego świata, gdzie na nowo spotka się z wierzącymi w Tesalonice. Tym wspaniałym owocem jego pracy misyjnej i to będzie owoc jego pracy. Te talenty, które Bóg dał mu, on wykorzystał. To jest właśnie owoc mojej pracy. Bo któż jest naszą chwałą, naszą nadzieją, radością albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czyż nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Dobrze by było, aby każdy z nas mógł czymś się pochwalić przed Bogiem, że wykonywał pracę dla Pana, że nie tylko karmił się Słowem Bożym, nie tylko przyjmował dla siebie, ale też udzielał innym Słowa Bożego. I przez to Słowo Boże inni nawracali się. I to jest właśnie ta korona chwały. Dałby Bóg, aby każdemu z nas Bóg dał jak najwięcej sposobności. Jeżeli będziemy żyli Słowem Bożym codziennie, jeżeli będziemy dzielili się świadectwem Słowem Bożym, jeżeli będziemy się uczyli uczniostwa i byli wytrwali, Pan da nam wiele możliwości.
do ogłoszenia Jego słowa. Ale jest jeszcze inna strona tej działalności, z uwagi na to, że musimy zdać sobie sprawę, że szatan nas nie pozostawi w spokoju. On będzie starał się ze wszystkich stron odebrać nam to, co zdobyliśmy. Odebrać nam zbawienie. Będzie starał się zwodzić nas, tak jak Paweł mówi, aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca wasza nie poszła na marne. Wielu będzie zwiedzonych przez fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, ludzi, którzy przyjdą pod imieniem Pana naszego, którzy będą czynili wielkie cuda, wielkie znaki i zwiodą wielu. W Piśmie Świętym jest bardzo duża mowa o zwiedzeniu. Dlatego też, jeżeli rozsiewamy Słowo Boże, jeżeli ktoś się nawrócił, nie możemy tego zostawić na pastwę losu. Musimy troszczyć się o tą osobę, aby właściwie rozwijała się. Następnie modlić się za tą osobę. W szczerych modlitwach wspominać, aby Bóg otoczył ją, nie wiódł ją na pokuszenie, aby otoczył ją świętymi aniołami, aby te próby, które każdy z nas przechodzi, były próbami zwycięskimi. A nade wszystko, abyśmy byli napełnieni miłością. Do siebie nawzajem, do wszystkich ludzi, aby nasze serca były utwierdzone, abyśmy byli bez nagany, świętobliwi byli przed Bogiem naszym i w czasie przyjścia Jezusa Chrystusa, aby te słodkie słowa każdy z nas usłyszał. Pójdź, sługo, do radości Pana mego. Dla Ciebie są szeroko otwarte bramy Królestwa Niebieskiego. Inne słowa są o wiele przykre. Nie życzę, aby każdy słyszał tych słów w przyszłości. Idź precz, nie znam Cię. Nie znam Cię. To są chyba najsmutniejsze słowa, które moglibyśmy usłyszeć od naszego Zbawiciela. Tak więc nie miłujmy dlatego ludzi, że coś z tego możemy mieć, ale miłujmy ludzi dlatego, że nas Chrystus umiłował, że Chrystus dał życie za nas. I ta wielka miłość Boża niech będzie w naszym sercu. Chociaż nasze słowa, nasze czyny mogą być źle interpretowane, fałszywie komentowane, lecz to jest życie. To jest życie chrześcijańskie. Jeżeli jesteśmy głęboko ugruntowani w Słowie Bożym, nic nas nie ruszy. Dlatego też bądźmy pełni miłości względem innych, pełni nadziei, ufności w Boga. Tak więc miejmy głęboką więź z tymi, którzy przez nasze słowo nawrócili się do Pana. Miejmy głęboką więź z tymi, którzy są nawróceni i nawzajem popierajmy się, wzmacniajmy na tej drodze pielgrzymki naszej, bo wiemy, że to wszystko się skończy, a przyjdzie dzień wiecznej chwały, o którym modlimy się i wspominamy, abyśmy tam mogli się spotkać i cieszyć wieczną radością. Dziękuję za uwagę.